Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać czarpsa truskawkę z gumek i zaczynamy od nałożenia pierwszej zielonej gumki na środkowy słupek, a z niego na słupek naprzeciwko. Następnie łapiemy dwie zielone gumki i z tego środkowego słupka nakładamy na słupek po prawej, a następnie kolejne dwie zielone i nakładamy na słupek po lewej. Jeszcze Wam powiem, że ilość gumek potrzebną na wykonanie tego znajdzie się na dole w opisie. Następnie łapiemy dwie kolejne czerwone gumki i nakładamy po prawej stronie na słupek naprzeciwko. Kolejnie ze środkowego słupka na słupek naprzeciwko i na końcu na lewej stronie na słupek naprzeciwko. Cały czas łapiemy po dwie gumki. Wybaczcie, że ciągle powtarzam naprzeciwko. Poprawię się. Kolejnie łapiemy dwie kolejne gumki i nakładam na słupek naprzeciwko na środkowych słupkach. Dwie gumki czerwone i nakładam na słupek naprzeciwko i ze strony prawej dwie gumki, ale tym razem nakładamy je na słupek środkowy po skosie. Kiedy skończymy ten rząd, łapiemy kolejne dwie gumki i nakładamy dwie gumki ze strony lewej na słupek po skosie na środkowy i kolejne dwie gumki ze słupka środkowego na następny słupek naprzeciwko. Następnie bierzemy dwie gumki i zakładamy je na te trzy dolne słupki. Kolejnie bierzemy jedną gumkę, zaplatamy ją dwa razy i zakładamy na dwa słupki i ostatnią gumką będzie gumka czerwona, którą oplatamy dookoła tego słupka trzy razy. Te gumki będą trzymać na naszą bransoletkę. Nasze krosno powinno wyglądać tak, a następnie możemy je odwrócić i zacząć przeplatać. Wsuwamy nasze szydełko do tej potrójnie zaplecionej gumki i łapiemy dwie górne gumki, a następnie przeplatamy je na słupek naprzeciwko. Po czym ponownie wsuwamy nasze szydełko do środka tej gumki, łapiemy dwie dolne gumki i przeplatamy po skosie. Po prawej stronie wsuwamy szydełko do środka gumki, łapiemy dwie dolne i przeplatamy na słupek naprzeciwko. Ze środkowego gumka wsuwamy nasze szydełko do środka gumki, łapiemy dwie górne i przeplatamy na lewą stronę po skosie. Następnie łapiemy dwie dolne gumki i przeplatamy na słupek naprzeciwko. Następnie po prawej stronie wsuwamy nasze szydełko do gumki, łapiemy dwie dolne i przeplatamy na słupek naprzeciwko. I robimy to samo z kolejnymi dwoma słupkami, przeplatamy na słupki naprzeciwko. Poprawnie przeplecione gumki powinny tworzyć kształt kropli. Kolejnie łapiemy dwie zielone gumki i przeplatamy na słupek środkowy. I łapiemy gumki ze strony lewej, również dwie zielone i przeplatamy na słupek środkowy. Następnie warto obniżyć te gumki, ponieważ jest ich bardzo dużo. Wsuwamy nasze szydełko do środka tych wszystkich gumek, łapiemy tą jedną dolną zieloną i przeplatamy na słupek naprzeciwko. Uważajcie, ponieważ te gumki są bardzo napięte. Następnie ściągamy te wszystkie gumki z naszego szydełka. Uważajcie, ponieważ one wszystkie mogą być bardzo delikatne, ponieważ jest ich bardzo dużo i mogą pęknąć, jeśli są dość słabe. Pod koniec pamiętajcie, aby przytrzymać gumki na ostatnim słupku, żeby nam nie spadły. A na koniec wsadzamy nasze szydełko do tych dwóch gumek i ściągamy je z naszego krosna. Po czym przeplatamy tą gumkę, tą tylnią gumkę przeplatamy nad tą przednią gumkę, jeśli można tak wytłumaczyć, a następnie zaciągamy pętelkę. Po czym rozciągamy naszą truskawkę, żeby nabrała ona odpowiedniego kształtu. Wybaczcie, jeśli się powtarzałam, naprawdę starałam się nie, ale chyba mi się nie udało. Poprawię się, obiecuję w następnym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się przydał i miłego dnia Wam życzę, pa, pa!